nami finał trzeciej Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka. Wydarzenie będące częścią drugich Świętokrzyskich Igrzysk Sportowych odbyło się w Kieleckiej Hali Legionów i ściągnęło setki uczestników. Wyjątkowym momentem podczas otwarcia było zapalenie olimpijskiego znicza przez burmistrza miasta i gminy Piekoszów Zbigniewa Piątka, który w przeszłości zasłynął jako kolarz i dwukrotny olimpijczyk. Finał wojewódzki zgromadził 300 młodych sportowców, stanowiąc kulminacyjny punkt serii zmagań na poziomie gminnym i powiatowym. Widać, jaka jest radość. Wśród tych dzieci tak naprawdę to są prawdziwe rywalizacje, bo to jest sport rzeczywiście amatorski. Tu nikt nie tutaj właściwie wszystkie jest zrobione na salach wolontariatu, nikt za nic nie bierze wynagrodzenia, więc widać, że da się to zrobić. Najlepsze przedszkola dostaną nagrody specjalne, natomiast każde przedszkole, które dzisiaj jest, 20 przedszkoli, też dostaną nagrody, medale i puchary. Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka rozpoczęła się od uroczystej parady. Wyjątkowym momentem było zapalenie olimpijskiego znicza przez dwukrotnego olimpijczyka w kolarstwie burmistrza Zbigniewa Piątka. Jego obecność nadała uroczystości wyjątkowego charakteru, podkreślając znaczenie sportu w wychowaniu najmłodszych. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tak ważnych wydarzeniach, jakim są Świętokrzyskie Igrzyska Sportowe skierowane szczególnie do dzieci. A radość tym większa jest, że rozpalałem znicz olimpijski, który rozpoczyna te igrzyska, jak również będzie towarzyszył ten płomień płonący ze znicza olimpijskiego podczas całych tych igrzysk. Więc naprawdę piękne wydarzenie, duża liczba osób startujących i to naprawdę cieszę się, że są tak duże wydarzenia, bo sądzę, że z tych dzieci, z tej młodzieży na pewno wyrosną w jakimś okresie czasu przyszli olimpijczycy. I chciałbym, żeby właśnie z takich właśnie zawodów, tych na najmniejszej randze, jeśli chodzi o wiek, właśnie zmotywowała tą młodzież, te dzieci do tego, żeby ćwiczyć dyscypliny sportu, żeby być w sporcie. Wydarzenie było nie tylko świętem sportu, ale także okazją do integracji. Uczniowie z terenu miasta i gminy Piekoszów aktywnie dopingowali swoich młodszych kolegów, tworząc niezapomnianą atmosferę wspólnoty i radości ze sportowej rywalizacji. Możemy popatrzeć na różne sporty, super się kibicuje i świetnie się tutaj bawimy. Dla mnie też jest to tutaj super, można kibicować, wszystkim kibicuję. Organizatorem wydarzenia było Kuratorium Oświaty w Kielcach. Tegoroczna edycja Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka stanowiła nie tylko sportowe wyzwania, ale także ważną lekcję o znaczeniu sportu, zdrowia i wspólnoty.